Mamy do zainwestowania 450 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i żeby móc je zainwestować sensownie, potrzeba informacji, wiedzy, jak to dzisiaj zrobić. Gospodarka się zmienia, ludzie się zmieniają i rozmowa z fachowcami jest nam niezwykle potrzebna, żeby te środki móc sensownie zainwestować w nasze województwo i dostarczyć takich kwalifikacji, umiejętności naszym mieszkańcom, które pomogą im odnaleźć się na rynku pracy. Środki, które planujemy zainwestować, to nie tylko podnoszenie kwalifikacji, umiejętności naszych mieszkańców, ale przede wszystkim skupiamy się też na potrzebach rodzin. Tych rodzin, które dzisiaj korzystają z pomocy społecznej, a wiemy, że poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju ich wewnętrznych problemów możemy w różny sposób oddziaływać i na dzieciaki, które wcale nie muszą już później dziedziczyć takiego stylu życia. One mogą sobie odnaleźć swoją własną ścieżkę zawodową i życiową, ale również tym rodzicom, którzy dzisiaj sobie nie radzą. To również wsparcie dla dzieci i młodzieży w ramach programów edukacyjnych, które są w szkołach realizowane. Także jak widać, rodzina, osoby młode, dorosłe, dzieci, to jest pełne spektrum zainteresowania Europejskiego Funduszu Społecznego. I taką wartością dodaną tego funduszu jest to, że to ludzie pomagają ludziom. Może to brzmi tak patetycznie, ale naprawdę są fajni ludzie, którzy mają ciekawe doświadczenia i potrafią innym ludziom pomagać i chyba to jest najlepsze w tym funduszu.